Jata, jata. Mikrofon DJ-a krawata lata. Siemka wszystkim, z tej strony Patryk z grupy After Party. Cześć, tu Ewa Farna. Siemanko, z tej strony Remi z duetu Galvian Remi. Cześć, tutaj Andrzej i Kamila. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Emi, z tej strony DJ Krone. Cześć, z tej strony Andrzej, formacja Wechsel. Cześć, mówi Marcin Miller, zespół Boys. Pozdrawiam serdecznie. Z tej strony Ewa Basta. Mówi Radek, zespół Weekend. Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Emi. Trzymajcie się ciepło, pa, pa. Siema, kochanie, z tej strony Krawat Piotr Domiński. Zapraszam wszystkich na Krawat Show, tylko i wyłącznie Siema, z tej strony Krawat Żółwik. Witamy Was w telewizji Radio Emi. Jestem tutaj z moimi znajomymi. Siema. Cześć. Andrzej z tej strony. Andrzej. Siema, Marzenka. Cześć. No i tutaj nasza Zuzia. Zuzia, lalka nieduża. Piękne okulary dzisiaj ma. Jak tam przytarła szkiełeczka? Tak. Bo to dzisiaj w 3D jest. Widzę. To dobrze. Widzi Zuzia, super, elegancko. Jak tam oglądacie wcześniej, oglądaliście kabaret sketów męczących? Oglądaliśmy, tak. I co, zmęczyłaś się oglądaniem? Przez śmiech. Przez śmiech, super. A jak tam, Marzenka, lubisz kabaret sketów męczących? Tak, jak najbardziej. Andrzej, podobają ci się chłopaki? No pewnie, jakbyśmy nie lubili, byśmy nie byli, nie? Andrzej na pewno przyszedł dla Buni. No. Bunia jest okej, nie? Możesz przy żonie powiedzieć, że musi się Marzena pogodzić z tym, że Andrzej przyszedł dla Buni. Nie ma co. No troszkę jestem zazdrosna, ale niech będzie. Ja znasz Bunię? Znam Bunię. Jak wdechę kobita, co? 3D, w 2D i w 1D Buda, Bunia jest the best. Kogoś pozdrawiamy, Zuzia? Tak? Myślę, że całą rodzinę w Polsce, no, tak. Szczególnie. Jakie miacho? Łódź. Łódź. Tak? O, super. Kogo, Andrzej, pozdrawiamy? Rodzinę Jakuba, centralną Polskę, nie? I wszystkich we Wrexham i okolic. Dziękujemy za przyjście. Bawcie się dobrze razem z kabaretem sketchów męczących. Siema, kochani, z tej strony Krawat Piotr Domiński, Radio Emi. Ze mną jest... Krzysiek. Siema, Krzysiu, wszystkie Krzyśki to dobre chłopaki, Żółwik. Jak tam, Krzysiu, dzisiaj dojechałeś dzisiaj taksówką? Ktoś cię wiózł, kolega, czy sam dojechałeś? Kolega, przywiózł mnie i pojechał. Pojechał o czasie na inny kurs. Tak, ale przyjedzie za chwilę po mnie, jak nie będzie się nic działo. Powiedz, żoną jesteś, czy sam jesteś, czy po rozwodzie, czy jesteś, czy jeszcze nie? Przed rozwodem żona wali zdjęcia. Ja też jestem przed rozwodem, w trakcie ślubu, znaczy nie, w trakcie pożycia małżeńskiego. No ja też, jest pierwszą żoną w każdym razie. No ja też pierwszą mam, o resztę nic nie wiem. Brałem ślub kiedyś na kolonii, ale to wszystko, powiedz, lubisz Bunię? Lubię. Tak? Przywiozłem go wczoraj z lotniska. Tak? Tak. I co, i nie na śmieci w, tak, w taryfie? Ostro było. Ostro było? Dobry chłopak, poważnie. Przywiozłem go, tajemnica spowiedzi, nie mogę powiedzieć, co tam wyprawiał, ale będzie się dzisiaj działo. 100%. A bagaż miał mały czy duży? Nie zmieścił się. Nie zmieścił się do jednego samochodu, musieliśmy w dwóch pojechać. Tak? A duży miał słoik z ogórkami? Ale pusty. Zawsze. Nie były wszystkiego. Zawsze może odwiedzić pobliski sklep polski we Wrexham, na przykład u Natalki, którego pozdrawiamy. Nie ma tu nic wspólnego. Nie ma to jak dobra kryptoreklama. Koło pozdrawiamy, Krzychu. Mamę, siostrę, żonę, kuzyna, chłopaka z pasterumu w Roman Pudzie, szwagra i przyszłą kochankę. Ja też pozdrawiam wszystkie i ciebie, no i drogi Krzysiu, cały Wrexham, check it out. Siostrę, nie pozdrawiam, siostrę. No to Żółwik, Żółwik dla siostry, check it out. Siema, kochani, z tej strony jest Krawat, jestem tutaj z Sewerynem, Żółwik. Witam, pozdrawiam. Dzisiaj Seweryn jest właśnie gwiazdą, użyczyłem mu i przepolerowałem magiczne okulary. Dzięki bardzo, nie no, gwiazdą to są chłopaki z kabaretu na pewno. No, ja no chyba tak. Tylko sobie oglądamy. Cieszymy się, że we Wrexham coś takiego, bo u nas tutaj troszeczkę nudnawo jest. Tak? Nudnawo? Nudnawo, no nic się nie dzieje ciekawego. Dobrze, że Kamil zorganizował coś takiego, to... Nic nie kradną, czekamy. Nic nie podpalają, no, na pewno, nie wymuszają haraczy, nie gwałtu. Nie mnie na razie. Nie? Dzięki Bogu. Także... Dzięki Bogu i aniołkom.
Tak jest, tak jest. Także dzięki Kamilowi takie coś zorganizował, bardzo nam się to, mam nadzieję, będzie podobało i coś będzie się działo. Także. Kogo pozdrawiamy, panie, Seweryn? Pozdrawiamy mojego synka, całą rodzinkę w Łodzi, pozdrawiam. No, chłopaków z KS Husars. Niedługo się widzimy w Hul. No, w Hul się widzimy ciągle, często na fejsie. To jest jak tam na fejsie. Na fejsie staram się być aktywny, że tak powiem. Bardziej, no ale bardziej lubię, bo tam są fajne wiadomości historyczne, czy takie, które mnie rzeczy interesują, także też, a przy okazji oczywiście kawały, inne rzeczy, które są takie dla chilloutu codziennego. Jesteśmy w 3D w Glindorf, to jest taki college, ze mną nasi goście, a ja jestem Krawat, witam. Agnieszka. Siema Aga. Karol. Siema Karol, z Karolem jesteśmy znajomych na fejsie, pozdrawiam was tam siedzących na fejsie. No i oczywiście żałujcie, że tu nie jesteście, wylogujcie się i przychodźcie tutaj, bo my już jesteśmy w okularach 3D. Jak tam, przypolerowaliście szybki? Tak, tak. Oczywiście moją magiczną szmateczką. 3D, wszystko jest, wszystko się widzi. Jak tam podoba wam się, Karol, kabaret sketchów męczących? No zobaczymy. Jak na razie z Polski bardzo podoba się, zobaczymy ich na żywo teraz i... Nie męczą Aga? Będzie fajnie, co? Ja oczywiście musiałam najpierw sprawdzić, co to, kto to, bo przyznam się szczerze, że miesiąc temu, jeszcze półtora miesiąca temu nie wiedziałam, o kogo chodzi, o co chodzi, ale już YouTube mam obtykany, także już skeczę mniej więcej znam, psychiatryki i tak dalej przerobione. A powiedz Karol, czy żona, mam nadzieję, że nie będzie zazdrosna, dla Buni przyszłeś ponoć? Nie, moja żona nie będzie zazdrosna, bo akurat właśnie skończyła zajęcia z aerobiku i teraz zajmuje się dzieckiem. Także ja dzisiaj mam wolne. Czyli dla Buni przyszedłeś, możesz powiedzieć, tak, ze spokojem. Tak, ja spokojnie mogę sobie usiąść i się troszeczkę pośmiać. Super. A chciałem się zapytać ciebie, Aga, czy byłaś kiedyś w MOPS-ie? Nie mam pojęcia, co to jest. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie. Ty byłeś, Karol? Nie, nie byłem, jeszcze nie udało mi się. Chociaż nie, może kiedyś? Tam jest sufit. W studiach chyba. Tam jest sufit. Tak, tak. Bunia powiedziała, że jest pierwszy raz właśnie w pokoju, gdzie sufit jest. A jej konkubent powiedział, że... czekaj, jak to było? Jej konkubent powiedział, że podczas wypełniania aplikacji, że ma już dosyć mieszkania w kartonie po telewizorze, bo mieszkają w 16 w kartonie od plazmy. No właśnie tutaj u nas za granicą, poza Polską też w takich kartonach mieszkamy, jeździmy też takimi kartonowymi samochodami. Także no, podobnie, prawda? Bardzo podobnie, tak. Zgadzam się. Pozdrawiamy wszystkich, którzy żyją w kartonach LCD, po wyświetlaczach i tych po mikrokartach SD też. Zapraszamy, macie jeszcze czas do nas dołączyć. Pozdrawiamy kogoś, Karol? No oczywiście pozdrawiamy, ja pozdrawiam swoją rodzinę, swoją żonę, no i wszystkich znajomych, a i z Facebooka oczywiście też. Tych, co się nie wylogowali, co się wylogowali też. Kogo, Aga, pozdrawiamy? Też moją rodzinę, chociaż nie bardzo będą mieli możliwość usłyszenia tego i kompletnie nie zrozumieją, o co mi chodzi, ale wszystkich znajomych i wszystkich moich klientów. Chyba dlatego, Aga, że nie mają okularów właśnie, dlatego zakładajcie okulary. Tak, jesteśmy z wami, zakładajmy okulary. Pamiętajcie, aby przepolerować właśnie soczewki. Pozdrawiam was, Aga. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka. I Karol. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Na razie, żółwik. Witamy państwa bardzo serdecznie na spektaklu kabaretu sketchów męczących zatytułowanym Z życia niższych sfer. Spektakl zrealizowany jest w technologii 3D. Prosimy w tej chwili założyć okulary, które dostaliście od obsługi przy wejściu. Okulary Dolby 3D, dzięki którym widzisz trójwymiarowo, są wykonane z niezwykłą, jak na taki sprzęt, precyzją. Są wykonane z papieru i nawet nie mają szkiełek. Dbaj o nie i koniecznie zabierz do domu po spektaklu, by wziąć udział w losowaniu telewizora 3D i jachtu. Dziękujemy i życzymy wspaniałych wrażeń.
Siema, siemaneczko, z tej strony Krawat, Piotr Domiński z Radia EMI. Zapraszam Was, kochani, na spotkanie z moimi przyjaciółmi z kabaretu niemęczącego, bo bardzo śmiejącego się chłopaki tutaj są ze mną. Możecie się przedstawić? Witam bardzo serdecznie, kabaret Skarżów Męczących, Karol Golonka, Marcin, Jarek, Bunia i Michał. Siema, siemaneczko, właśnie chciałem podziękować chłopakom, dzięki Żółwik standardowy, check it out, szacun pełen, dzięki, że znaleźliście czas, bo w trasie jesteście i jeździcie dużo. Chciałem się Was zapytać, jak tam rozpoczynacie trasę po Anglii, jesteście tu może po raz pierwszy, czy byliście może już wcześniej prywatnie, albo tutaj jak się Wam podoba? Znaczy jesteśmy, bo jesteśmy w Walii teraz. Jesteśmy pierwszy raz, a w Anglii byliśmy już kiedyś. W Walii podoba nam się, fajna pogoda. Bardzo w porządku, jest naprawdę. Cały czas nie pada po prostu. I jest, nie, jest fajnie. Fajnie, że pomiędzy chmurami są takie okresy deszczu. To jest fajnie, to miło. To zawsze to jest miło i sympatycznie. Jesteśmy tutaj drugi raz. Raz zdarzyło nam się być i występować w Londynie. No a teraz tutaj w Walii i też i ta część Anglii i to jakby cudownie. A w maju będziemy trzeci raz. O, właśnie. To będzie tak zwany hat-trick, nie klasyczny, bo minęło od pierwszego razu dość długo. Ale i będziemy wtedy też w innych miejscach, będziemy na przykład w Cambridge zaczynamy. W Cambridge, tak. Cambridge. Dzisiaj jesteśmy w Glynto, czyli tak uniwersytecko można by powiedzieć idziemy, to jest fajnie. Tak, zwiedzamy, przede wszystkim zwiedzamy. A poza tym, że będziemy w Cambridge, to jeszcze będziemy w Londynie chyba też. Tak, będziemy? Gdzie? Luton. Będziemy w Luton, tak. Będziecie lutować. Będziemy lutować wszystkich. Tak widziałem. Który będę musiał wziąć. Jest stolicą, nie? To jest Arsenal Luton. Arsenal Luton jest znany zespół. Chelsea Luton. No. Czyli macie już doświadczenie w lutowaniu i lutowaliście. 11 rok lutujemy, więc najwyższa pora pojawić się w Luton. No, żeby... Paramy, lutujemy. Szczerze mówiąc, już bym coś zalutował. No jeszcze tylko występik i do Luton. I do Kalafonii. Także jeżeli tutaj będziecie oglądali ten wywiad, to musicie wiedzieć o tym, że w maju jesteśmy tutaj po raz kolejny i zapraszamy na nasze występy. Bardzo zapraszamy. Do Luton i innych. I Cambridge. Jeszcze pewnie coś tam będzie, bo tam widziałem taką dziurę w kalendarzu, jedna tam. Będzie jeden dzień przerwy w trasie. Będzie Luton Kolonia tam, albo ten. Albo będzie czarna dziura w lutowaniu. Luton Parcele będzie. Chciałem się zapytać o właśnie kabaret w 3D, bo to jest nowość, tego nigdzie nie było, tego nigdzie nie grali. Jesteście pierwszym kabaretem, który oferuje spektakle w 3D z życia niższych sfer. Czy możecie powiedzieć, dlaczego idziecie z duchem technologii, nie uważacie, że tradycyjna forma kabaretów jest może lepsza? Jak to tam wygląda? Tak naprawdę... Zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy wszyscy w 3D, nie? Jesteśmy w telewizji, telewizja internetowa. Tu i teraz, tak. 3D to jest taki zabieg, chwyt marketingowy, coś, co nas sprowokowało do tego, żeby zrobić spektakl, w którym nie tylko opowiadamy o niższych sferach, ale opowiadamy też o tym, jaka jest technologia i to 3D mam bardziej wymiar myślę taki, że często gramy z publicznością. O, i to jest bardzo takie... Michał, skolauduj tam pytania, żeby to, wiesz... Poklej litery. Już drugiego takiego nie zadał. Ale rozdajemy okulary, żeby nie było. Tutaj nie ma żadnej lipy, jest perfekcyjnie wszystko przygotowane. Okulary 3D, każdy widz dostanie okulary 3D, które no, nie dość, że je dostanie, to jeszcze te okulary się przydadzą. Do czego? Po tym już zapraszamy na nasze występy. Nie dość, że dostanie, to będzie sobie mógł zabrać do domu. O. A nie tak jak w kinie. Zawinąć. No. Zawinąć albo zaorężadzić. Zalutonić jeszcze można też. Do domu można pójść w tych okularach i z żoną pogadać. Można, dokładnie. Wtedy żona w 3D może być dużo lepsza niż w 2D. Może coś z niej wyjść. To już nie jest kwestia okularów. To się uwypukli. Trójwymiaru. Można przed takim spotkaniem do Luton i wtedy jest dużo łatwiej. 3D technika też, technologia, ona pewne rzeczy uwypukla, ale inne też są wkręcłe. Tak. Wiesz, jak masz cię wkręcło, chyba u siebie. To 3D może się uwypuklić. To czyli żona będzie bardziej atrakcyjna w domu, ale... Niekoniecznie. Po zabraniu do domu. Nigdy nie. Po prostu po koncercie chętnie weźmiemy okulary i pójdziemy do waszych żon zobaczyć, czy są atrakcyjniejsze.
Dokładnie. To pójdziemy z mikrofonem też, zrobimy sprawozdanie bardzo dobrze i będziemy lutować tam wszystko i orężadzić też. Generalnie, proszę Państwa, jest to smutne, zwykłe, szare, dwuwymiarowe krzesło. A teraz załóżcie wszyscy okulary. Załóżcie okulary na tak zwane 3-4, jak klasnę w dłonie. Państwa percepcja przejdzie wtedy w widzenie trójwymiarowe. Wszyscy zakładamy. Uwaga! 3-4. No! Jest dobrze. Mam do Pani prośbę. Pani mogła na chwilkę wstać i dotknąć krzesło. Tak, tak. Proszę bardzo. No, uwaga. Proszę Pani, to jest efekt. Tego się nie da dotknąć. Wielkie brawa. Pani pokryła. Check it out. Następne pytanie. Ten typ tak ma. Idźmy dalej, nie. Idźmy z duchem czasu. Czwarte pytanie, zdecydowanie nie. Tak? Losujmy jakieś. Ja poprosimy. Dziewiątkę chciałbym. Dziewiątkę byś chciał odpowiedzieć? Dobrze, no to trzymajcie taką. Dobrze, popatrzcie sobie tutaj. No i chłopaki losują, maszyna się losująca uruchomiła. Poprosimy dziewiątkę. Z kim chcielibyśmy współpracować w przyszłości? Proszę bardzo, panowie. Ja z Michaelem Jacksonem, ale... Może się nie uda. Ja bym chciał, żeby Jason Statham zagrał z nami w sketchu. Bo jest fajny, taki wiesz, dopakowany. Przystojny. Check it out. Check it out. Yo. Ja bym chciał współpracować z Marylą Rodowicz, ja osobiście. Tak? Tak. To ja z Krawczykiem, z Krzysiem. Wspaniale. Chciał. Zrobimy tak. Czyli Maryla, Krawczyk, Statham i KSM. To będzie nowy projekt. Ja wam powiem w odróżnieniu, że bym chciał ze swoją żoną zacząć współpracować, nie? Bez okularów 3D. No dobrze, to tego ci życzymy bardzo. No to proszę bardzo, które pytanie wybieramy? Ja wybrałem 14. 14. Tak. 14. Opowiedzcie o najdziwniejszej sytuacji, która spotkała was podczas występu. Słuchajcie, przyszedł kiedyś taki koleś. Miał krawat? Ale miał krawat? Tak. Prowadził z nami wywiad i mówił check it out. No masa, nie uwierzycie, ale tak było. Powiadał jakieś... W ogóle... Opowiadał jakieś głupie żarty o żonach. Tak. I o Luton. Bardzo dużo dziwnych sytuacji nas spotykało podczas naszych występów. Przed występem nawet. Często mamy taki moment w słynnym już sketchu z Bunią, gdy wyciągamy różne przedmioty i na występach wyciągamy faktycznie te przedmioty. To są bardzo różne przedmioty. Ostatnio to był dres. Bardzo brudny. I nie powiem nic więcej. I dziewczyna, jakby go wyciągnęliśmy, robiła tak. Prawdopodobnie przesadziła na siłowni troszkę, z obciążeniem. Chciała podnieść coś za ciężkiego, no i się stało. Nie, wydaje mi się, że po prostu to był... Fajny różowy dresik. Fajny różowy dresik, rajstopki były... Rajstopki, rajtki, nie wiem jak to się mówi, a ty gwałty, coś takiego. Ty gwałty? Coś takiego, tak się na to mówi chyba. A jeszcze, co to było, taka butelka, taką dziwną plastikową butelkę z... To było cały czas ta sama torebka. Naprawdę hardkorową torebkę miała. Ja kiedyś tak miałem, że na bosaka szedłem i mnie ugryzł szerszeń. Aha. Ale żądłem. Do łodziki proszę. Tak, już proszę bardzo. Mój Marek, cudownie. Bunio? Do łodzik. No w torebce masz. Kogo w torebce? No mnie zobacz, no nie pomyślała. Kupia ja. Ale mam kurę. Dobrze, które pytanie, proszę bardzo? Wybrałem. Ty wybrałeś już, Michał, to. Ósemka, czy współpracujecie z różnymi innymi formacjami kabaretowymi w Polsce? Dziesiątka? Dobrze. Stworzyliście bardzo popularną kabaretową postać Buni, czy możecie o niej opowiedzieć? To może Jarek. Skąd się wzięła Bunia? Znaczy, wiesz co, no, ja sobie chodziłam różnie tam, wiesz, po lesie, po różnych takich urzędach, spotkałam Marka. No się jakby, no zadłużyłam się, pusz, nie? No pijemy dużo razem, no. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich chłopców, oczywiście tutaj z okolic. Zapraszam do mnie na Melinę. Check it out. Check it out, nie? I Żółwik.
dobrze. Żółwik po raz drugi był. Bunia powstała w sposób spontaniczny, jak głównie wszystko w zasadzie, co w naszym kabarecie powstaje, gdzieś rodzi się tak nagle, a i jest. Tak jest, naprawdę. My mamy takie próby, po prostu potrafimy siedzieć 5 godzin, nie wymyślić nic i na koniec, przed całym rozejściem się nagle... Prawdziwa natura. Nagle jest coś. A szczerze, to Bunia powstała, ponieważ program z życia niższych sfer jakby miał wcześniej tytuł niż treść. I stwierdziliśmy, że jeżeli jest z życia niższych sfer, no to musimy zrobić coś z niższych sfer. I Bunia jest po prostu z niższych sfer. To było ewidentnie, tak. Przedstawicielką niższych sfer. Żulica klasę wyżej. Tak, tak. To jest żulica. Nie obrażajmy. Znaczy, to nie jest żulica, ale to jest po prostu to można powiedzieć. Facet. To musimy nam... Alkoholowy, któremu się pomieszało. To nie jest żulica, to jest przebrany żul. Ale to jest Julietta. Julietta to jest. Julietta. Właśnie Peja kiedyś śpiewa w takim kawałku, jakie życie, taki rap, a u was można powiedzieć, jakie życie, taki kabaret. Jakie realia, taki kabaret. Bardzo dobrze jest generalnie u nas, jakie życie, taki rap. Taki poemat. Jakie życie, taki rap. Ja jestem ciekawy, jakie życie ma ten Acetoholics, albo... Nie, to jest hejsuczki, to jest co? Tak, hejsuczki i hejsamce. No dobra. Hejsuczki to nie ten, Liber? Doniu? Liber i Doniu. I Doniu no, też. I Doniu. W duecie, i w kwintecie, w kwartecie. To ciekawe, czy to było też z życia. Nie. Można się rozmarzyć. Ja przy polskim rapie to coś zaczyna myśleć. W takim wypadku... Które poprosimy? Ja bym chciał tobie zadać teraz pytanie numer 15. Jakie są twoje plany na przyszłość? Jakie są moje plany na przyszłość? A tak, dokończę sobie dziarę. Nie wiem, czy będzie ona pachniała rozwodem, ale chciałbym sobie cały rękaw zrobić, powiem ci, tak, żeby mikrofon lepiej tak mogę go zaprezentować, nie żebym się pucował, nie? Ciekawe plany związane są prawie z rozwodem, bo wczoraj Monika była na mnie żona bardzo zła i w ogóle. Tak jakbyście się rozwiedli, to Monika pozdrawiamy. Zapraszamy. Chętnie poznam. Zdonimy. I prawie nie mamy dziar. I su... Oj, to już my też mamy. My też mamy. A propos, my też, chodź, pokażemy swoje. Ja pokażę. To jest... Rybala ma? Słuchajcie, drodzy państwo, ja robiłem w pierwszej dni. Nazwijmy ten moment... Coming out. Błędy młodości. Dobra, to są, tak wygląda błąd młodości. Potem zrobiłem do niej opaskę. Żeby nie było widać czaszki. I teraz zróbmy... Check it out. Check it out. Jest ok? Płynny żółwik. A pokaż swój. No, nie, tu jest lepiej. No, tu jest zdecydowanie lepiej. Karol, ty masz bliżej. Ta połowa to jest znak zodiaku. To w San Quentin mu robili. Check it out. No nie, naprawdę. Są to tak zwane błędy młodości. Jest to taki wywiad, w którym występują trzy osoby nietatuowane i trzy tatuowane przeciętnie. Może to jakiś pomysł, słuchajcie, na kabaret, na skeczy. Jeśli tatuaż, no właśnie, może no tak. The Jabbers. Ja chętnie przyjdę na wziąć udział, jako mogę pokazywać. No tu są wszystkie takie... Karol, skąd czerpiesz pomysły na swoje skecze? 12, 13, to trzeba odpowiedzieć tak tutaj na to pytanie. Tak. Tak. O, pochodzimy z Kielc wszyscy, tak, to jest prawda. Tak? To jest prawda. Tatuowaliśmy się również w Kielcach. Więc. Tak. Rower od Skorpiona też był też, z Kielc. Też będzie zrobiony w Kielcach. Promet. Dalej to, no cóż, to już dalej mi nie zadał tych pytań. To w zasadzie tyle, my będziemy kończyć, ale... Tak, no to jeszcze teraz tym razem żółwik, tak, weźmy sobie wszyscy tutaj, o. Byliśmy dzisiaj w oceanarium, więc solidny żółwik tutaj, morski. I państwo też, którzy oglądacie nas ten... Teraz to oglądaliśmy kapitana planetę, wyczarowywa. Dobrze. Wind. Fire. Odnoszę tej bezdomności, to jakoś tak tam pani ucichła? Proszę pana, bo ja jestem w szoku. Na pierwszy raz w życiu poddaję już na Po
pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i widzów Radia EMI. Jakby głupio to nie brzmiało, widzowie radia. Jak to widzowie radia? Nie, to niemożliwe. I słuchaczy telewizji również. Pozdrawiamy. I przychodźcie na nasze występy, bo to warto. I lutujcie już w Luton. Lutujemy w Luton. I Cambridge. I check it out. Check it out. I Żółwiki.